Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 23. sesję Rady Gminy Kamieniec Ząbkowickich. Stwierdzam, że w sesji Rady Gminy w dniu dzisiejszym uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Pana Marcina Czernieca, Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowickich. Czy mamy przedstawicieli Zakładu Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji na sali? Nie mamy. Kierownika Centrum Integracji Społecznej Kamieniec Ząbkowickich Pana Roberta Błasiaka, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich oraz mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowickich, dyrektorów szkół. Serdecznie witam. Przystąpimy obecnie do ustalenia porządku obrad. Przypomnę jego propozycję, jaką Państwo otrzymaliście w zaproszeniu. Otwarcie sesji Rady Gminy, przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy odbytej dnia 29 marca, sprawozdanie z działalności spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie za rok 2015, ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Kamieniec Ząbkowickich, podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamieniec Ząbkowickich, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016. W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminie Kamieniec Ząbkowickich, w sprawie nadania nazwy ulicy, w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego, w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, w sprawie zmiany nazwy i statusu samorządowego zakładu budżetowego, w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w uruchomieniu w rozkładzie jazdy 2016-2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 magistrala podsudecka relacji Kudowa-Zdrój-Kłodzko-Nysa Katowice-Kraków, o zmianie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za ich inkaso, w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność do Kamieniec Ząbkowickich, zapytania, wolne wnioski oraz odpowiedzi na niezakończenie obrad sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do proponowanego porządku obrad, jakie otrzymaliście Państwo? Jeśli nie, to proszę. Proszę bardzo. Do porządku przedstawionego przez Panią Przewodniczącą nie ma uwag, ale mam pytanie. Wczoraj zostały dołączone. Tak, proszę tylko poczekać, ja w tej chwili kończę już część oficjalnie i zaproponuję dalsze zmiany w porządku obrad. Tak więc proszę Państwa, mamy do uchwały, które omawiane były podczas posiedzeń komisji lub nie zostały rozstrzygnięte na poprzednich sesjach, a nie zostały ujęte w zaproszeniu na dzisiejszą sesję. Proszę o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał. W sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowickich do marszałka województwa opolskiego i marszałka województwa dolnośląskiego dotyczącego uruchomienia w składzie jazdy 2016-2017 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki Nysa, w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamieniec Ząbkowicki, w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Kamieniec Ząbkowickich, w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Kamieniec Ząbkowickich. Proszę o przegłosowanie w porządku obrad sesji z wprowadzonymi uchwałami. Kto? Proszę. Projekt uchwały dotyczący skargi to są dwa projekty. Tak, są dwa. Nie zostały wymienione, to jest napisane w sprawie rozpatrzenia skargi o działalność wójta gminy Kamieniec Ząbkowickich zasadnej i bezzasadnej. I taka będzie kolejność ujęta w scenariuszu. Tak, tego się odpowiada. Tak, dziękuję.
Proszę o przegłosowanie porządku obrad sesji z wprowadzonymi uchwałami. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie jest przeciwny. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad sesji 23. sesji Rady Gminy. Nikt z Państwa z radnych nie zgłosił uwag do protokołu sesji Rady Gminy odbytej poprzednio, czyli 22. Proszę o przegłosowanie przyjęcia treści protokołu sesji z dnia 29 marca 2016 roku. Kto z Pań radnych i Panów radnych jest za przyjęciem protokołu ostatniej sesji Rady Gminy? 13 osób jest za przyjęciem. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Nie ma. Wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła treść protokołu 22. sesji Rady Gminy odbytej dnia 29 marca 2016 roku. W zaproszeniu, jakie otrzymaliście Państwo i informacji, jaka poszła do zaproszonych gości, w dzisiejszym posiedzeniu sesji Rady Gminy miał uczestniczyć przedstawiciel, prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, pan Ryszard Rzaczecki, miał złożyć sprawozdanie na temat działalności spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie na rok 2015. Nie mamy informacji, czy ktoś będzie reprezentował dzisiaj spółkę. Dlatego proszę, przejdźmy do punktu kolejnego, punktu czwartego. Otwieram punkt czwarty, czyli ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Proszę o zabranie głosu pana kierownika Roberta Błasiaka. Wysoka Rado, Panie Wójcie, witam wszystkich gości. Przedstawię działalność Centrum Integracji Społecznej za 2015 rok. Pozwolę sobie pokazać poprzez program slajdy wykonania naszych uczestników, wyroby, usługi. Państwo mogli też zobaczyć, jak wspaniale też sobie radzą nasi uczestnicy. A w tym czasie będę czytać. Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim realizuje proces reintegracji zawodowej i społecznej uczestników skupionych w czterech sekcjach warsztatowych. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne sekcje jest różnorodny, dostosowany do rodzaju zawodu, który może stać się dla uczestników nowym sposobem na życie po zakończeniu uczestnictwa w CIS. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka się dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m.in. osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczone zakłady karne, czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Ta reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych, ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m.in. swoje mocne i słabe strony. Korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby zwyciężenia barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne, uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaakceptować, zaprezentować i skutecznie komunikować. W efekcie udzielonego wsparcia
uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znaczenie swojej szansy na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętności samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia. Nawiązują więzi społeczne i, co najważniejsze, podejmują pracę. Zadaniem centrum jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszających się po rynku pracy. W 2015 roku z usług Centrum Integracji Społecznej skorzystało 135 osób, w tym osoby długotrwale bezrobotne 16, osoby uzależnione od alkoholu 1 osoba, osoby karane 5, na własny wniosek 84 osoby, korzystające z pomocy OPS 29. Każdy z uczestników programu objęty był indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, w ramach którego zapewniono środki ochrony indywidualnej, szkolenie BHP, niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, posiłki, świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych, finansowane z Funduszu Pracy. W 2015 roku wypłacono świadczenie integracyjne na łączną kwotę 591 676,11 zł oraz ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń na kwotę 252 675,65 zł. Formy i rodzaje podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym to zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, to jest teoria zawodowa dla czterech grup zawodowych. Grupa stolarska, kulinarna, ogrodniczo-porządkowa i artystyczna. Finansowane są ze środków własnych, jak i dotacji. Praktyki zawodowe zorganizowanych w warsztatach zawodowych na terenie centrum, to jest Szkoła Podstawowa nr 1, 508 godzin, Zespół Szkół nr 2, 905 godzin, Przedszkole Publiczne nr 1, 250 godzin, Gminne Centrum Kultury 1020 godzin. Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w roku 2015 to były szkolenia z zakresu wizażu. To były przed Sylwestrem. Kobiety mogły skorzystać. Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej to są warsztaty motywacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, profilaktyka uzależnień, spotkanie informacyjne z pracodawcami. W 2015 roku w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy centrum realizowali szereg przedsięwzięć wspierających m.in. jednostki organizacyjne gminy Kamienie Ząbkowickie, zabezpieczając w miarę możliwości drobne prace remontowe i porządkowe. Było to m.in. wykonanie prac polegających na koszeniu placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Kamienie Ząbkowickie, prace porządkowe przy alejkach wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie parku przy zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Prace porządkowe w obrębie działek gminnych, prace polegające na pomalowaniu progów zwalniających przejść dla pieszych i prace porządkowe, mycie, sprzątanie pomieszczeń socjalno-szatniowych. To były też wykonywane prace porządkowe w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu, ulica Zamkowa, utrzymanie i pielęgnacja terenu dzielnego w obrębie Pałacu Kamieńskiego, prace porządkowe w obrębie dróg gminnych wewnętrznych, śródpolnych, obręb chałupki w gminach Kamień Ząbkowicki. Pielęgnacja terenu dzielnego na zboczach, otoczenie schodów terenów wiodących z osiedla Bolesława Chrobrego do ulicy Urzędniczej w Kamieńcu Ząbkowickim.
prace związane z doręczeniem zawiadomień dotyczących opłat za odpady komunalne mieszkańcom gminy Kamień Ziemkowicki. Prace związane z porządkowaniem drzewostanu przypałacowego parku w Kamieńcu Ząbkowickim. Utrzymanie i pielęgnacja terenów i zieleni na błoniach kamienieckich. Pielęgnacja terenów wokół kościoła zlokalizowanego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Zamkowej. Wydatki w 2015 roku wyniosły 512 414 zł 01 groszy. W tym środki własne budżetu gminy 200 tysięcy, wpływy z usług 206 092 zł 08 groszy. Wpływy z różnych dochodów 73 590 zł 32. 64 osób ukończyło realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego zgodnie z planowaną ścieżką zawodową. 29 osób zakończyli realizację indywidualnych program zatrudnienia socjalnego. No i tutaj mamy 5 osób, które zrezygnowali z powodu podjęcia pracy. Tutaj można powiedzieć, że w ciągu 2015 roku, znając wiadomo, jaki jest rynek pracy, udało nam się znaleźć pracę dla 5 osób. Jest to, wiadomo, niewielki, ale jest sukces. 20 osób odstąpiło od realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. 10 osób zostało skreślone z powodu naruszenia indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego oraz regulaminu. 61 osób kontynuuje uczestnictwo w centrum. Planowany termin zakończenia programu w 2016 roku. Oczywiście Centrum Integracji Społecznej prowadzi stały monitoring efektów reintegracji. Z informacji zwrotnych przekazanych przez uczestników wynika, że po ukończeniu, tak jak wcześniej powiedziałem, 5 osób zostało zatrudnione. Chciałem jeszcze tutaj przedstawić taką informację, że wszystkie osoby, które w 2015 roku uczestniczyły w reintegracji społecznej, że za każdy miesiąc pobytu w centrum otrzymywały świadczenie reintegracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. To ze środków Funduszu Pracy OZ opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Łącznie na świadczenie reintegracyjne przekazano kwotę 329 746 zł. Podstawowy wymiar świadczenia to wynosi 415 zł i 55 groszy. Za udział pierwszych w miesiącu, to jest okres próbny, to jest wypłacany 50%. W kolejnych miesiącach okres właściwy, podstawa świadczenia wynosi 831 zł 10 groszy i to jest płacone w 100%. Jest równa właśnie wysokości w 100% zasiłku dla osób bezrobotnych. W każdym miesiącu wysokość świadczenia reintegracyjnego była pomniejszana z powodu nieobecności uczestników w zajęciach. Tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, bo na pewno pozwolę sobie, Panie Wójcie, skorzystać z wiadomości z gazetki, biuletynu, gdzie jest zaznaczona podana informacja, w której mówi, że od 2013 roku do końca pierwszego kwartału wypłacono świadczeń integracyjnych około 2 995 542 zł 21 groszy. Jest to duża kwota, mówiąca o tym, jakie jest zainteresowanie. W 2000 do, od 2013 do bieżącego roku z usług Centrum Integracji Społecznej skorzystało 267 osób, więc to jest
sama liczba mówi, że jest zainteresowanie. Tutaj na tych zdjęciach widać, to są warsztaty akurat stolarskie, gdzie wykonujemy usługi dla osób prywatnych, jak i na zlecenie Urzędu Gminy. Nasi uczestnicy zdobywają umiejętności, gdzie można tutaj właśnie prezentuje i nakłania, mówiąc, skorzystać z naszych usług. Bardzo fantastyczni są ludzie, którzy robią, wykonują i starają się, żeby jednak pokazać, że bez względu na to, na jakie mają trudności, pokazują, że mają właśnie talent i mogą coś zrobić. Tylko trzeba im właśnie pomóc. Tutaj oczywiście to są warsztaty kulinarne. Widząc na tych zdjęciach, to sokie już prawie nie są, ale chciałoby się już zjeść. Smaczne danie są, wspaniale gotują. Też wykonujemy catering. Naprawdę postępy są w ciągu roku. No cały czas wszyscy się uczymy, ale są postępy. Naprawdę są postępy. Mogę tylko skorzystać z tej okazji, że zapraszamy z naszych usług. Wspaniale. Będą jeszcze tutaj były pracownie artystyczne, pracownie stolarskie, kulinarne. W następnych zdjęciach będą warsztaty ogrodniczo-porządkowe. I tam będzie widać na tych zdjęciach, jak wykonują uczestnicy i co wykonali. To jest na terenie gminy Kamień Ząbkowicki. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić Państwu taką strukturę uczestników, które były w 2015 roku. Jak wcześniej przedstawiłem, że uczestników zajęć ogółem to było 135 osób. Przeważająca ilość to są kobiety. Mniejsza ilość to jest właśnie mężczyzn. Więc chyba wyjechali za granicę, ale zapraszam mężczyzn, bo jest mało. Jeszcze przedstawię tutaj pod kątem finansowym. A więc to jest tak, po stronie przychodów dotacje podmiotowe 200 tysięcy, przychody z Urzędu Gminy 133 077, to są na podstawie porozumień, zleceń, które wykonujemy właśnie na rzecz urzędu. Przychody osób fizycznych i prywatnych 73 905 zł 08. Tutaj właśnie wykonujemy, przeważająca to jest usługa grup kosiarzy. Wpływy z różnych dochodów 73 590 zł 32 grosze. Tutaj to jest ta kwota, to jest Powiatowego Urzędu Pracy za poprzedni rok, która jest ujęta w 2015. Koszty. Środki wykorzystano następująco. Świadczenie społeczne 53 304 złote 25 groszy, wynagrodzenie osobowe pracowników 242 884 złote 37, dodatkowe wynagrodzenie 17 859 złotych 37 groszy, składki na ubezpieczenia społeczne 44 967 złotych 23, składki na Fundusz Pracy 3742 zł 92 grosze. Wynagrodzenie bezosobowe 18 974 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 56 587 08 grosze. I w tym to jest zakup paliwa do kosiary.
To jest na kwotę 15 498 zł 09 groszy. Artykuły biurowe 3276 zł 18 groszy. Zakup trawy 420 zł. Artykuły eksploatacyjne do piły spalinowej 4955 zł 70 groszy. Środki czystości 894 zł, znaczki pocztowe 239 zł, 10 groszy, monitoring, zakup monitora do komputera to jest 389 zł, artykuły do realizacji usług cateringowych 21 413 zł, 40 groszy. Artykuły do realizacji usług stolarskich to jest 6188 zł, 12 groszy. Artykuły do realizacji usług artystycznych 3313 zł 49 groszy. Zakup UA Energii i Gaz na kwotę 1618 zł 52 grosze. Zakup usług zdrowotnych 4715 zł. Zakup usług remontowych 914 zł 73 grosze. Zakup usług pozostałych 51 928 zł 04 grosze. W tym to są usługi informatyczne na kwotę 2718 zł 30 groszy, zakup kanapek dla uczestników 34 654 zł, przetarcie drzewa usługa to jest na kwotę 2376 zł 80 groszy. Usługa transportowa na kwotę 4819 zł 74 grosze. Ryczałt za korzystanie mediów 4800 zł, wywóz usług stałych na kwotę 1965 zł 06. Usługa serwisowa kserokopiarki na kwotę 360 zł 14 groszy, usługa Sanepi 234 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 487 zł 08, podróże służbowe krajowe 3238 zł 59, opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to jest 6563 zł 58 groszy. Szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu Służby Cywilnej BHP na kwotę 4629 zł 15 groszy. Na pewno tak jak padały pytania, dlaczego jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami, to jest tak, że to nie jest tutaj jak gdyby strata, tylko w ten sposób, że to jest takie obliczenia księgowe, które teraz księgujemy memoriałowo. Więc stan naszego konta na 31 grudnia 2015 roku wynosił 22 352 zł 84 groszy. Więc różnica pomiędzy przychodami to wynikało, że to są pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy za poprzedni okres. Na zakończenie, tak jak tutaj bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim panu wójtowi za współpracę, za korzystanie z naszych usług. Dziękuję państwu, osobom prywatnym, firmom, które korzystały z naszych usług i polecamy się na przyszłość. Dziękuję serdecznie. Jeszcze chciałem tutaj zaznaczyć, że taką kwestię refleksyjną, że jakby państwo mogli zwrócić uwagę, że tutaj w obrębie gminy Kamień Ząbkowicki, gdzie są miasta, miasto Ziębice, miasto Ząbkowice Śląskie, a Kamieniec ma CIS, prawda? Więc to jest naprawdę wspaniałe,
gdzie tutaj miasta, obrzeże miast, no zazdroszczą, więc życzę sobie wewnętrznie, żeby dalej, jeszcze dalej mógł się rozrastać i no, służyć Państwu, by Państwo też mogli skorzystać z usług. Jeszcze raz panie, pójdźcie. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Teraz jestem do Państwa dyspozycji. Dziękujemy panu bardzo. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani Bernardyka Kowalcowicz. Po wysłuchaniu pana wypowiedzi nasunęły się takie zdania. Nie pamiętam dokładnie, panie wójcie, to był chyba 12 rok, kiedy jesienią podejmowaliśmy chyba uchwałę. Mogę się tu namieć, bo nie jestem przygotowana i sprawdziłam tego szczegółowo, ale sięgam do swojej pamięci. Właśnie uchwałę dotyczącą Centrum Integracji Społecznej. Nikt z nas wtedy nie wiedział tak naprawdę, co to jest za GUR. Mieliśmy tylko teoretyczne informacje, co to jest, jak to powinno działać i funkcjonować. Również w podobnym czasie Ząbkowice bardzo starały się o uruchomienie właśnie Centrum Integracji Społecznej. I o ile dobrze pamiętam, 13 lub chyba 1 kwietnia rozpoczęło to centrum działalność. Faktycznie to 3 lata. No, czas minął szybko, o ile też można przypuszczać, mnóstwo tych uczestników się przewinęło. Na początku to chyba było 200, ponad 200, w okolicach 100. No, o co by się oczywiście powtarzały, więc nie wiem, no 300, 400 do 500 uczestników. Jest to rzesza ludzi. Jest to rzesza ludzi, rzesza ich rodzin, bo każda osoba to można ją pomnożyć razy 2, razy 3. I kwota, która została wypłacona w formie świadczeń integracyjnych w wysokości około 3 milionów, jest ogromną kwotą. Uważam, że jest bardzo dużą kwotą ze względu na to, że te pieniądze trafiły do tych rodzin bezpośrednio, ale również w następnej kolejności trafiły również do przedsiębiorców naszych lokalnych. Ząbkowicą się nie udało. My z tego się, jak pan też zaznaczył, mamy prawo cieszyć i być dumni. 5 osób, które wymienił pan, które uzyskały pracę, no również, że to jest ogromny sukces. Ogromny. Doskonale wiemy, jakie osoby są uczestnikami centrum. Są to osoby z różnymi doświadczeniami we wszystkich obszarach życia, niekoniecznie pozytywnymi doświadczeniami. Te osoby często potrzebują więcej czasu niż te 18 miesięcy, aby uwierzyć w swoje siły i mieć wiarę, że ja też potrafię. Że ja jestem taki sam, jak ta pani czy ten pan, który stoi obok mnie i pracuje w normalnym zakładzie pracy, czy i uzyskuje stamtąd dochody. Także uważam, proszę państwa, że my jako Rada powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać to i pomóc rozwijać się w Centrum Integracji Społecznej. Tak jest moje zdanie. Widzieliśmy wszyscy, co ci ludzie potrafią, a tak to by siedzieli w domach, nikt by tego z nas nie zauważył. Dziękuję bardzo, to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba nikt tutaj nie ma z państwa radnych jakichkolwiek obiekcji co do funkcjonowania i zasadności funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. Dziękuję panu, panie kierowniku. Jeszcze pani Kusia, proszę. Pani Tokarz. Panie kierowniku, przedstawiciele CIS-u, ja chciałam na pana ręce serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom. Proszę przekazać, że te życzenia, powodzenia, pomyślności i dalszego działania w takim wydaniu, jak nam pan to przedstawił. Życzę państwu wszystkiego dobrego.
i oczywiście życzę dobrej współpracy, która do tej pory była bez zarzutów, więc ja liczę na dalszą taką współpracę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego dla wszystkich prac uczestników Gminnego Centrum Integracji Społecznej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze Pan kierownik. Ja jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć. Powiem tak. Bardzo dużo siły mi dają właśnie uczestnicy. Oni naprawdę mają problemy duże i pokazują, że jednak można walczyć i można się poprawić. I dzięki nim właśnie też wewnętrznie się umacniam, że jednak można przychylić się do tych osób. Powiem tak, 18, rozmawiając z poszczególnymi CIS-ami, z kierownikami czy na konwentach, zawsze jest mówione, że to 18 miesięcy to jest za mało. To jest bardzo mały okres dla tych osób, dlatego że same pół roku, po pół roku dopiero zaczynają punktualnie, w cudzysłowie, przychodzić, nabierać sensu. Więc to jest ciężka praca wraz z moimi instruktorami, z całą kadrą. Staramy się, żeby jednak polepszyć sytuację tutaj u nas, w Kamieńcu Ząbkowickim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Pana radnych chce zabrać? Pan Mateusz Szuchan. Dziękuję bardzo. Ja w sumie chciałem powiedzieć to, co Pani Bogusia, ale nie będę powtarzał. Ale mam takie pytanie. Ostatnim razem rozmawialiśmy na temat kwitu sprzedaży, którego nie było. Czy robicie już Państwo te meble ogrodowe? Meble ogrodowe, czy już robicie? Tak. Już robicie, tak? I bo rozmawialiśmy na ostatniej sesji właśnie na tym, że byście zrobili taki eksperyment, jeden jakiś wzór i zawrzało, gdzieś tam ludzie zaczęli wydzwaniać, pytać. Przyciągnięcie uwagi. Tak, ale działa. Kolejny z pomysłów, który się sprawdza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to w tej sprawie? Proszę bardzo. Kto wie, gdzie mieszkam, wie, jaki mam teren. Górki, pagórki, ostre zbocza, tak, strome bardzo zbocza, że trudno jest kosić trawę. Sama sobie nie daję rady. Szukałam takich pracowników, myślałam, że ktoś indywidualnie na pierwszy tak akurat nie chciał przyjść kosić. Nie, to jest bardzo ciężka praca i naprawdę na takich stronach to się źle robi. W zeszłym roku korzystałam z usług ścisłych i w tym roku też. Zadzwoniłam, poprosiłam, panowie przyjechali, robotę wykonali bardzo dobrze, bo znam się na tym, bo sama koszę to wiem, czy jest dobrze zrobione, czy nie. Dopilnowałam, naprawdę robota zrobiona takowo i bardzo dziękuję. Cieszę się, że właśnie ci jest, bo osoby, które sobie nie dają rady w pewnych pracach, jest ktoś, kto może nam pomóc. Za to nie są wielkie pieniądze, a naprawdę można z tego korzystać. I ja bardzo dziękuję i na pewno w to będę korzystać jeszcze kilka razy w tym roku. Dziękuję bardzo CIS-owi. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest zdanie większości mieszkańców. Dlatego życzę Panu, Panie Kierowniku, dalszych sukcesów. Przede wszystkim pragnę pogratulować również i życzyć powodzenia instruktorom, osobom, które uruchamiały CIS, bo to też trzeba o tych osobach pamiętać. Także życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Pan wójt gminy. Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Niezmiernie miło mi jest usłyszeć tyle ciepłych słów na temat tak ważnej inicjatywy, która została podjęta przez Radę jeszcze ubiegłej kadencji. Niewątpliwie nawiązując do słów, które były przed chwilą wypowiedziane o pracy, która jest wartością samą w sobie dla wielu ludzi, uważam, że dla nas wszystkich to przeświadczenie tego, że to wszystko, co robiliśmy, ma sens, wydaje mi się, jest ugruntowane wśród wszystkich osób znajdujących się na tej sali. Niewątpliwie wtedy, kiedy były pierwsze inicjatywy związane z utworzeniem takiego centrum, to prawda, podzielam te słowa pani radnej Bernadety Kodasewicz, była to też dla Rady pewna niepewność.
i wskazanie, że to, co było przeze mnie przedstawione, czy aby na pewno to później okaże się sukcesem. Wtedy, kiedy część radnych pamięta początki, kiedy udało się utworzyć nasze centrum, kiedy z tak wielkim trudem, też ubiegając się o środki zewnętrzne, które nie zostały nam przydzielone, były także inicjatywy na terenie tego powiatu powołania konkurencyjnych centrów integracji społecznej. I rzeczywiście takowe centra, takie centrum powstało z inicjatywy władz powiatowych, być może też i gminnych. Wiemy też doskonale, że to centrum nie przetrwało próby czasu. Pomimo, że otrzymało wsparcie z zewnątrz, ze środków Urzędu Marszałkowskiego, to, co powiem, być może zaboi niektórych, którzy wykonują swoje funkcje na najwyższym szczeblu administracji samorządowej. Szanowni Państwo, nie sztuką jest przeciąć wstęgę i powiedzieć, że otwieramy określone przedsięwzięcie. Sztuką jest, Szanowni Państwo, doprowadzić do jego otwarcia i później konsekwentnie wspierać i budować. Bo Centrum Integracji Społecznej jest potrzebne w każdej gminie naszego kraju. Gdyż to są bardzo istotne sprawy życia codziennego każdego człowieka, który chce pracować, który potrzebuje tego wsparcia. I jak było to przed chwilą powiedziane, w dużej mierze, w znakomitej mierze są to osoby, które chcą być na swój własny wniosek. O czymś to, Szanowni Państwo, świadczy. Świadczy to o tym, że nikt nikogo na siłę nie zmusza. Ale pomimo tego widzimy, jak wielkie zapotrzebowanie jest na tego typu podmioty i jak dużo dobrego udaje się zrobić właśnie w obszarach aktywizacji zawodowej osób z terenu gminy. Prawdą jest, że dużo także energii i zabiegu poświęciliśmy, ażeby doprowadzić do sytuacji, w której uczestnicy centrum będą mogli ponownie być uczestnikami. I wiemy, że na chwilę obecną takie możliwości już są. Co też jest dla mnie ogromnym pozytywnym przeświadczeniem, że wszyscy, którzy kiedyś skończyli, w każdej chwili, kiedy będą mieli znowu potrzebę, mogą spokojnie do tego swojego miejsca pracy powrócić. Ale też i wszyscy wiemy, że pieniądze, które udało się dzięki temu pozyskać dla naszego społeczeństwa, dla naszych rodzin, jak było to przedstawione zgodnie ze sprawozdaniami, to kwota prawie 3 milionów złotych, która zasiliła budżety domowe naszych rodzin. Te pieniądze nie zostały wydane we Wrocławiu, w Warszawie czy też w Gdańsku. Te pieniądze zostały wydane wśród naszych lokalnych podmiotów gospodarczych, zostały opłacone zobowiązania publiczno-prawne i dały możliwość spokojnego egzystowania dla wielu rodzin. Prawie 300 osób, które przez ten okres były uczestnikami, są uczestnikami, to jest bardzo duża liczba osób. I Szanowni Państwo, śmieję twierdzić, że przez następne długie jeszcze lata ta inicjatywa będzie miała sens i będzie dalej się rozwijała, dzięki także i zaangażowaniu gminy, bo tutaj jest to bardzo potrzebne, a chyba każdy z nas wie, że bardzo dużo jeszcze prac można wspólnie wykonać, czasami właśnie dużo mniejszym kosztem, niż by to mogło wynikać z różnych przygotowań określonych kosztorysów i późniejszej realizacji przedsięwzięć przez duże firmy. Staramy się, jak tylko możemy, ażeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że gmina Kamieniec Ząbkowicki dba najlepiej o swoich mieszkańców. I w istocie prawdą jest to, gdyż ja także mam wiele głosów z zewnątrz, że wszystkie gminy ościenne, ale przede wszystkim mieszkańcy gmin ościennych, którzy są też zainteresowani uczestnictwem w centrum, bardzo chcieliby, aby na ich gminach, ich włodarze takie inicjatywy podjęli. A warto też na zakończenie powiedzieć, Szanowni Państwo, że takich zakładów na terenie naszego kraju jest nieco ponad 100. Nieco ponad 100 gmin i podmiotów publicznych zdecydowało się na podjęcie tego dzieła. Tego dzieła wsparcia mieszkańców i działania dla ich dobra. Panie Dyrektorze,
jak również cała załoga i wszyscy uczestnicy, ja także w imieniu mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowickiej pragnę podziękować za tą pracę, którą wykonujecie na rzecz naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam również na dzisiejszej sali pana prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, pana Ryszarda Rzeczyckiego. Pominęliśmy pana, punkt miał być pierwsze wystąpienie. Z uwagi na chwilę spóźnienia będę prosiła o teraz zdanie sprawozdania. I również witam przybyłych pozostałych gości na dzisiejsze spotkanie. Proszę pana prezesa o sprawozdanie z działalności spółki z zakładów wodociągów i kanalizacji w Nowej Rudzie za 2015 rok. Bardzo proszę. Panie Karolu, panie wójcie, dziękuję za zaproszenie. Znowu trudno mi występować tutaj przed państwem. Zawsze trafiam akurat tak, albo po straży pożarnej, która jest tutaj przez państwa oczywiście odbierana bardzo, bardzo pozytywnie, i teraz po Centrum Integracji Społecznej. Chciałem przedstawić, co w naszej spółce, waszej spółce udało się zrealizować w roku 2015. I tak jak w poprzednich latach spółka prowadziła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie miejskiej Nowa Ruda, w gminie Nowa Ruda, w gminie Kamieniec Ząbkowickiej. Działalność tylko wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę realizowano w gminie Bardo, tam nie obsługujemy sieci kanalizacyjnej, oraz w miejscowościach Dorzychów, Święcko, gminy Kłodzko. Spółka świadczyła również usługi w zakresie odbioru i oczyszczenia ścieków komunalnych dostarczanych w ilościach hurtowych z terenu gminy Radków. Sprzedaż wody w roku 2015 wyniosła 1 437 000 metrów sześciennych i odnotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego o niecałe 62 tysiące metrów sześciennych. Muszę państwu powiedzieć, że chyba ten rok 2015 jest jakimś takim rokiem przełomowym, bo jak państwo może nie pamiętacie, ale ja to pamiętam, z roku na rok spadała nam sprzedaż wody. Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym odnotowaliśmy wzrost. Co prawda ten wzrost dokładnie w tym wymiarze, no, różnie o kilka tysięcy metrów sześciennych jest spowodowany hurtową sprzedażą wody do Złotego Stoku gminy, która ma z nami podpisany stały kontrakt, płacą opłatę stałą za zagwarantowanie im w okresie suchy możliwości korzystania z naszych ujęć wodociągowych. I no, w roku 2015, jak państwo pamiętacie, był rokiem bardzo suchym, bardzo kłopotliwym, trudnym dla służb wodociągowych. Nasza spółka poradziła sobie z tym problemem, uważam, bardzo dobrze. Tak jak mówię, wspieraliśmy również gminy ościenne, jak Złoty Stok, gmina Stoszowice również chciałaby tutaj w tym partycypować. Ale to jest jakby sprawa perspektywiczna. Mamy wrocław wspinający, ten nasz system przydecki z budową, czyli z gminą Stoszowice, ale ten wrocław od wielu lat jest czynny i wymaga tam pewnych modernizacji. Podobnie jest też, jeżeli chodzi o ścieki. Udało nam się odebrać 924 700 metrów sześciennych ścieków i to jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,5 tysiąca metrów sześciennych. Jeżeli chodzi o Kamieniec Ząbkowicki, samą miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, to sprzedaliśmy 143 100 metrów sześciennych wody
innych miejscowościach gminy Kamień Ząbkowicki 62600, co daje razem 205700 metrów sześciennych wody. I jeżeli chodzi o ścieki, to odebraliśmy 82800 metrów sześciennych w Kamieniu Ząbkowickim. Łącznie spółka sprzedała 1 437 000 metrów sześciennych wody i odebrała 924,7 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Jeżeli chcecie Państwo, jestem też przygotowany do tego, żeby podać Państwu, jak to się kształtowało w poszczególnych miejscowościach gminy Kamieniec. Nie wiem, czy Państwa interesują tak szczegółowe dane, co są powiedzmy porównania rok do roku, czy na przykład takie miejscowości nastąpił wzrost metrów sześciennych sprzedanej wody, czy może to są zbyt szczegółowe dane i nie bardzo Państwa interesują. Pani Przewodnicząca. Mamy ogólnie powiedziane, więc prosimy się. Tak. To jest mało. Już Państwu mówię, A niestety kamienki spadło. O 5 tysięcy. Tak, o 5 tysięcy metrów. Natomiast zaraz zobaczę jeszcze jakieś w gminie. A w gminie wzrosło. A w gminie wzrosło o 3 tysiące. Nie dużo, ale 954 metry sześcienne. Dobrze, więc. Spółka w zasadzie większość swoich sił i możliwości, zarówno finansowych, jak i technicznych, przeznacza na kontynuowanie wymiany modernizacji wyeksploatowanych rurociągów wodociągowych. Prowadzono na odcinkach sieci rozdzielczej będących w niezadowalającym stanie technicznym. Ten długofalowy program modernizacji zmniejsza ilość powrotnych strat w sieci i przyczynia się do poprawy jakości wody odbiorców. Przekłada to się również oczywiście na obniżenie w dłuższej perspektywie kosztów funkcjonowania spółki. Kontynuowane i zakończone działania mające na celu modernizację stacji uzdatniania wody w Jugowie, w gminie Nowa Ruda, jak również w takim ujęciu jak ujęcie w Nowej Wsi. Inwestycje te pozwoliły na poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Nowa Ruda. Jak również zakończono działania mające na celu rewitalizację ujęć drenażowych w miejscowości Sokolec. Jest to nasze największe ujęcie drenażowe w gminie Nowa Ruda. Poprawiło to wyraźnie zaopatrzenie wodę spółki. Właśnie chciałem tutaj zwrócić uwagę, że te wszystkie inwestycje prowadzone, co prawda, na terenie gminy Nowa Ruda, można powiedzieć, nie dotyczą tylko i wyłącznie akurat tej gminy wiejskiej, bo miasto jako takie nie posiada własnych ujęć wodociągowych. Natomiast, jak wielokrotnie wspominałem, gros spółki zasilana jest z ujęć właśnie w gminie Nowa Ruda. To miejscowość nie tylko gminy Nowa Ruda, nie tylko miasta Nowa Ruda, ale również wszystkie miejscowości wiejskie miasta i gminy Bardo, jak i również wszystkie miejscowości wiejskie Kamieńca Ząbkowickiego. Także te prace modernizacyjne
przekładają się na kondycję całej spółki i zaopatrzenie całej spółki. Zmodernizowano w 2015 roku 3309 metrów bieżących rurociągów w całej spółce. Dotyczy to modernizacji, czyli wymiany zdekapitalizowanej sieci w naszej spółce. Przyjąłem założenie, że wymiana sieci rurociągowych następuje tam, gdzie jest jej najpilniejsza potrzeba, jak i tam, gdzie prowadzone są inwestycje, jakby obligujące spółkę do tego, żeby w tym miejscu i w danym momencie takich modernizacji dokonać. I tak, w mieście Nowa Ruda wymieniono 221 metrów sieci wodociągowej. Już nie będę tutaj rozdrabniał się na średnicę. W gminie Nowej Rudzie wymieniono 1463 metry. W gminie Kamieniec Ząbkowicki wymieniono 600 metrów. W mieście w gminie Barwa wymieniono 1033 metry, co łącznie daje właśnie tą ilość 3309 metrów. Mówię to o sieci rurociągowej. Modernizowano również niewielkie ilości sieci kanalizacyjnej, czyli wysokość 24 metry. Przepraszam, 162 metry. Kwoty, bo to mówimy o metrach bezpośrednio wymiany sieci wodociągowej. Natomiast jeżeli mówimy o kwotach, to w gminie miejskiej Nowa Ruda wymiana pociągnęła za sobą koszty 39 980, czyli to jest niecałe 40 tysięcy złotych. W gminie wiejskiej Nowa Ruda 228 150. W mieście i gminie Bardo 134 227 złotych. Tam była duża inwestycja związana z rewitalizacją okolicy tej ryneczku. I w gminie Kamieniec Ząbkowicki wymieniono nasze inwestycje poczyniono w kwocie 55 500 złotych. Z tym, że trzeba dodać, że część prac jest pracami w toku, które nie zostały tutaj uwzględnione, a mam na myśli tutaj zarówno wymiany sieci wodociągowej w ulicy Wodociągowej, jak i również budowę bardzo dużej, skomplikowanej komory wodociągowej bezpośrednio przyległej do zakładu zatniania wody. Musimy twierdzić, że ta sama komora pochłonęła wartość około, myślę, około 100 tysięcy złotych. Także łącznie zaangażowanie finansowe spółki w 2015 roku, to co zostało, tak jak powiedziałem, rozliczone i zaliczone, nie licząc tych robót w toku, to jest kwota 457 865 złotych. Wykonywaliśmy również wpięcia nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tu nie są jakieś powalające kwoty na 10 687 złotych. To są oczywiście roboty odpłatne. Wykonaliśmy wpięcia w całej spółce, jeżeli chodzi o sieć wodociągową, 839 złotych to są wpięcia do sieci kanalizacyjnej. Wymieniono również 1164 wodomierze. Przeważającej ilości, bo 700 sztuk dotyczyło to miasta Nowej Rudy. W Kamieniec Ząbkowickim wymieniono 167 wodomierzy. Muszę poinformować Państwa, że wcześniej, w wcześniejszych latach intensywna była właśnie
wymiana wodomierzy na terenie gminy Kamień Zamkowicki. Dokonano również niezbędnych środków trwałych, jeżeli chodzi o oddział Kamień Zamkowicki, to była zakupiona pompa głębinowa na ujęcia wody, jak również za ponad 3000 zł pompa na oczyszczanie ścieków. Prace zlecone, czyli takie, które wykonujemy jakby poza statutową działalnością w gminie miejskiej, osiągnęliśmy tutaj przychód w wysokości 259 tysięcy zł, w gminie Nowa Ruda 319 tysięcy zł, w gminie Kamieniec Zamkowicki 17 tysięcy zł, w miejscowości miasta gmina Bardo 6800 zł, w gminie Kłodzko 23 tysiące zł i w innych gminach 41 tysięcy zł. Tutaj dosyć poważny udział mają też nasze laboratorium, które świadczy usługi badania wody i ścieków, i tutaj dlatego są te inne gminy w kwocie 41 tysięcy zł, gdzie właśnie w tym zakresie też świadczyliśmy takie usługi. W 2014 roku spółce zostało przyznane dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz priorytetowa pierwsza gospodarka odnosikowa, działanie 1.1 gospodarka odnosikowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy RLM na realizację projektu. Środki te zostały całkowicie proszone. Projektu to jest 263 tysiące, wydatki kwalifikowane 186, kwota dotacji 158 tysięcy złotych. Te środki zostały już, inwestycja w formie dokumentacji technicznych została wykonana, środki te zostały rozliczone, wpłynęły te na rzecz spółki. Jak już Państwo wiecie, również w ślad za tym pierwszym wnioskiem wystąpiliśmy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o inwestycję dotyczącą kompostowania ścieków i kanalizowania końcówki miasta i gminy Nowa Ruda. Nie będę już tego tematu więcej rozwijał, natomiast mogę się pochwalić, że wykonaliśmy wraz z Instytutem Naukowym Potego, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prace związane z realizacją unikatowej w skali kraju studni ujęcia głębinowego z drenażem horyzontalnym. Studnia ta została zlokalizowana w miejscowości Bardzo w obrzeżach Nysy Kłodzkiej i zastosowane rozwiązanie techniczne konstrukcji studni pozwala na zmianę parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody bez konieczności budowy naziemnej stacji uzdatniania wody. Skuteczność nowatorskiego rozwiązania technicznego jest udokumentowana procesem badawczym wykonanym przez instytuty naukowe. Program ten był wsparty dotacją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako innowacyjna gospodarka. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 3 950 000 zł, z czego wkład spółki to 149 011. Ta taka duża kwota 3 950 000 oczywiście nie została, że tak powiem, zainwestowana bezpośrednio w parcie, bo tak jak sama nazwa wskazuje, Centrum Naukowo-Badawcze, gro tej kwoty oczywiście pochłonęły instytucje badawcze, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza i nasza Politechnika Wrocławska. Niemniej jednak dzięki temu projektowi powstała nowa studnia w Bardzie wraz z niezbędną infrastrukturą, czyli z kolektorami odprowadzającymi tą wodę i przyłączem energetycznym itd. Projekt ten otrzymał złoty medal na 64 targach na wartości badań naukowych, nowych technologii
i został zgłoszony przez Dolnośląskie Forum Wodociągowe do konkursu Inwestycja Roku 2015 w zakresie wodkania. Jest nawet duża szansa, że jeżeli nie będzie to, powiedzmy, na pierwszym miejscu, to mam nadzieję, że uda nam się stanąć na pudle, czyli być może, że właśnie akurat ten projekt uzyska akceptację w tym konkursie i zostanie jakoś tam uhonorowany. Myślę, że to tyle tytułem tego, co się działo w roku 2015. Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś z panów radnych ma pytania do pana prezesa? Pan radny Krekoros. Panie prezesie, pan tak bardzo grzecznie powiedział, że nie chce pan rozwijać tematu ostatniego naszego spotkania, pana bytności na sesji, jeśli chodzi o ten projekt ochrony środowiska, ale chcielibyśmy wiedzieć jako udziałowcy, co w tym temacie się dzieje. Proszę państwa, jesteśmy po drugim etapie badania tego naszego wniosku. Pierwszy etap to był zakwalifikowany pod względem kompletności dokumentacji. Został on przyjęty pozytywnie. Dosłownie, chyba nawet niecałe dwa tygodnie temu przyszło pismo z Narodowego Funduszu, że nasz wniosek został zakwalifikowany do dalszej weryfikacji. Zostały przydzielone już punkty rankingowe. I zostały nam przydzielone 27 punktów rankingowych na 38. To z tego co liczyłem, jest tam ponad 70%. 55% jest wymagane to minimum, od którego wniosek, tak powiem, przechodzi do dalszego badania. Tu mam pewien niedosyt, bo jeden punkt nam uciekł. I to uciekł nam nie z naszej winy, tylko bezsprzecznie z winy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zastanawiam się bardzo poważnie z kancelarią, czy występować o sprostowanie tego według mnie oczywistego błędu. Natomiast ta kancelaria na razie, że tak powiem, sonduje, jakie to by miało wrażenie i efekt w Narodowym Funduszu, ponieważ z tego co nie twierdzą, oni tam są w tej chwili zawaleni tymi papierami. Każdy teraz kolejny wniosek czy korekta takiego wniosku powoduje ponowną jakby weryfikację tego wniosku. A trzeba przyznać, że ogólnie rzecz biorąc wniosek został zakwalifikowany bardzo dobrze. Także jeszcze zarekomendowanie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, czy będziemy się ubiegali o ten dodatkowy punkt rankingowy. Z tego co wiemy, te 27 punktów uznawane jest jako bardzo wysoka akceptacja. Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś jeszcze z pań i panów radnych mają pytania? Pan Wójt? Ja mam pytanie, czy zdał pan sprawozdanie z działalności i sprawozdanie za 2015 rok? Jakie inwestycje są planowane na 2016 rok? Czy to będą tylko naprawy bieżące, czy państwo coś planujecie, co jeszcze na tym obszarze? Szanowni państwo, tak jak co roku wystąpiliśmy też tutaj do wszystkich udziałowców o przedstawienie potrzeb tego, czego gmina oczekuje w zakresie modernizacji sieci rurociągowej, podkreślam modernizacji, czyli tam, gdzie są planowane jakieś kompleksowe wymiany dróg, chodników, tam, gdzie jest taka potrzeba szybkiej interwencji
nie wodociągów, żeby przed położeniem nawierzchni, przed położeniem tego chodnika dokonać kompleksowej wymiany sieci wodociągowej. Jeżeli chodzi o planowane prace na rok 2016, dzisiaj miał tu być ze mną też pełniący obowiązki kierownika pan Wolak, ale niestety wypadł pogrzeb, także mam tutaj wykaz tego, co żeśmy uzgodnili tutaj z dyrekcją, z dyrektorem technicznym. Jest tu ujęta ulica Basztowa, zmiana rociągów i 160 długości, 60 metrów, są tam prowadzone prace projektowe, uzbrojenia tych działek. Jest konieczność wymiany sieci wodociągowej znajdującej się pod mostem w kierunku Złotego Stoka. Złotego Stoku jest to długość 97 metrów, niebagatelna średnica 300. Jest planowana wymiana sieci wodociągowej od POHZ-u tu w okolicach ulicy Wodociągowej aż do ulicy Kłodzkiej, o ile się nie da. Tak panie Ryśku? To jest ten zawodek, tak. Wcześniej żeśmy dokonali już wymiany od kawałka sieci od stacji paliw z OHZ-u po ulicy Wodociągową. Planujemy, to już jest taka inwestycja troszeczkę wspólna z inwestorem prywatnym, rozbudowę sieci wodociągowej właśnie w ulicy Wodociągowej. I tutaj są dosyć długa ta sieć wodociągowa. Chcemy wspólnie z tym inwestorem, czy z inwestorami prywatnymi dokonać rozbudowy tej sieci wodociągowej, która spowoduje uzbrojenie tego terenu w sieć wodociągową. No i jeszcze woli uzupełnienia wydaliśmy też przetarg na wykonanie przykanalików na zlecenie ze GKiM-u. Jest ich tutaj 8 plus 1. Jeden przykanalik prywatny, czyli na tę chwilę 9 przykanalików będziemy wykonywali. Ale wydaje mi się, że to nie jest koniec tego, bo jak tutaj właśnie dowiedziałem się, że to metodą taką trochę pantoflową, jak jeden robi, to zaraz podłączają się też następni, bo jakoś tutaj są wodociągi, to przy okazji może wykonają ich dane. Także to jest planowane w planie wieloletnim. Mieliśmy tutaj modernizację studni głębinowych. Naszego tego systemu wodociągowego tej kamienicy ostrowieckim, ale w zasadzie żeśmy dokonali tego w roku ubiegłym, bo dwie studnie zostały tam wyremontowane, wypłukane. No i tak szczerze mówiąc można by powiedzieć, że mamy tutaj w Kamieńcu Sosnowskim w planie tym wieloletnim zabezpieczone środki w kwocie 50-60 tysięcy złotych. I tutaj myślę, że z panem wójtem się zastanowimy nad tym, jak je będzie można wykorzystać, bo tak mówię, jeżeli mamy zmodernizowane te studnie głębinowe, które były planowane na 2016, a zrobiliśmy w 2015, to można by te środki przeznaczyć jakby w innym kierunku, w jakim to uzgodnimy. To są już jakieś środki inwestycyjne, prawda? Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Tak. Ogłaszam 10 minut przerwy. Jeszcze raz powtórzę. Witam wszystkich serdecznie po przerwie. Przechodzimy do punktu 4 podjęcia uchwał. Pierwsza, 5. Dziękuję bardzo.
Pierwsza uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kamienic Ząbkowickich. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwał? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały o wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kamienic Ząbkowickich? Dziękuję. Wszyscy radni są za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kamienic Ząbkowickich. Druga uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016. Czy ktoś z Pań i Panów radnych ma uwagę do tejże uchwały? Pan przez Pan? Podnosi rękę. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nikt się nie wstrzymał. I nikt nie jest przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016. Kolejna uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminie Kamieniec Ząbkowicki. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu? Wszystkie uchwały były omawiane na posiedzeniach komisji stałych, gdzie odbywały się dyskusje. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały o ocenie zasobów pomocy społecznej gminy Kamieniec Ząbkowickich? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła niezwłocznie uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminie Kamieniec Ząbkowickich. Kolejna uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego. Będzie kolejny, czy to sama dla Państwa problem? Bo tak mam poukładane uchwały, więc myślę, że chyba już wygodnie nam będzie, kiedy chcę. Dobrze. Powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego. Tu swoją rezygnację złożył Pan Radny Dominik Krekora z tej komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Proszę o podniesienie rękę do góry. Pan się wstrzymał, tak? Dobrze, 13 radnych jest za. Kto się wstrzymał? Kto jest? Wstrzymał się radny Dominik Krekora. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Kolejna uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. I takim sposobem Pan Radny Dominik Krekora jest zaproponowany do członkostwa w składzie Komisji Rewizyjnej. Kto z Pań i Panów Radnych jest? Czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 13 osób za. Kto się wstrzymał? Wstrzymał się radny Dominik Krekora. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Kolejna uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego. Został opracowany statut. Jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejmie nazwę Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Czy ktoś z Pań i Panów radnych ma uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nazwy, zmiany nazwy i statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego. Kolejna uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. Nadaje na drodze położonej w obrębie Kamienic Ząbkowickich 2 w ręce działki nr 381 nazwę ulicy Mostowa. Czy ktoś z Pań i Panów radnych ma uwagi co do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Wszyscy jednogłośnie. Mamy nową, nie nową, nową starą ulicę. Przedłużenie ulicy. W sprawie, i teraz kolejna uchwała, w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o uruchomienie w rozkładzie jazdy w roku 2016-17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 magistrala Podsudecka relacji Kudowa-Zdrój-Kłodzko-Nysa-Katowice-Kraków. Czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Proszę. Kolejna uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Po nowych wyborach, jakie się odbyły na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki 1 oraz w Starczowie, powołano nowych sołtysów, jak też będą pełnić funkcję inkasentów, pani Bogusława Tokarz i pan Postawa Jarosław. Proszę o przyjęcie. Czy ktoś z państwa ma uwagi do tej uchwały, do projektu uchwały? To proszę o przyjęcie tej uchwały. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Czy ktoś z państwa ma uwagi do projektu uchwały? To wypływa z rozporządzenia, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Wszyscy radni. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. I kolejna uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Tu dla mieszkańców informacja, że jest to dom, który jest umieszczony rośnie, tak, który rośnie przy drodze Kamieniec Paczków, tam na tym polu, oha, zaczął Złoty Sok, przepraszam, już jechaliśmy na krzyżówkę. Dobrze. Czy ktoś z pań i panów radnych mają uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. I przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Skargi uważamy za zasadną. Czy ktoś z pań i panów radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały jako zasadnej? Proszę o podniesienie ręki. 6 radnych jest w liczbie. 7 radnych jest za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 7 radnych jest przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy nie rozstrzygnęła tej skargi. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Gminy Kamieniec Ząbkowicki bezzasadnej, ale bezzasadnej, bo nawet wie. Kto z pań? Proszę? Nie została podjęta, tak. To nie czytamy. I dobrze. Proszę? Ale nie może, ale uchwała jest, ona musi, jest uchwała, więc musimy ją przeprocedować. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminy Kamieniec Ząbkowicki jako bezzasadna. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z pań jest, panów radnych jest za przyjęciem uchwały jako
bezzasadna. Proszę o podniesienie ręki. 7 radnych jest za. Kto jest przeciw? Siedmiu radnych jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Także nie została rozstrzygnięta. W sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Marszałka Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Zaolnomorskiego dotyczącego uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016-2017 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki Nysa. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie apelu? Wszyscy radni. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamieniec Ząbkowicki. Czy ktoś z Panów i Pani Radnych mają uwagi co do tego projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni, tak? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Kamieniec Ząbkowicki. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia gminy Kamieniec Ząbkowicki. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych mają uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Siedmiu radnych jest za przyjęciem uchwały. Kto jest przeciw? 7 radnych jest przeciw, jest nierozstrzygnięcie uchwały. W sprawie ustalenia wysokości wiek, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały o podniesienie ustalenia wysokości wiek radnych? Kto jest za? 7 radnych jest za. Kto jest przeciw? Uchwała nie została rozstrzygnięta. W sprawie wystąpienia z wnioskiem o dodanie statusu miasta w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Czy ktoś z Panów Radnych mają uwagi do projektu uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Siedem. Kto jest przeciw? Tak, stwierdzam, że Rada Gminy nie została ta Rada przyjęta. To tutaj uchwały. Chwileczkę, proszę Pana. Pani nie wiem, nie dokończyła. Uchwała nie została podjęta. Tak, proszę odczytać. W sprawie wystąpienia, Panie Cenarski, proszę słuchać uważnie, bo to jest właśnie zagłuszył Pana z publiczności. Dlatego bardzo proszę publiczność o zachowanie dystansu i nie komentowanie w trakcie. Uchwała nie została podjęta. W sprawie wystąpienia z wnioskiem o oddanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Dobrze. Otwieram punkt kolejny. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie. Czy Panie, Panowie Radni mają jakieś zapytania, wolne wnioski? Pani Radna Bernadeta Hodasewicz. Ja mam pytanie do Pana Wójta, ponieważ wszyscy na poprzedniej sesji usłyszeliśmy deklarację dotyczącą spotkania przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych
przedstawiciela powiatu z przedstawicielem naszego Urzędu Gminy z panem wójtem w sprawie porozumienia budowy chodnika. Chciałabym usłyszeć, czy takie spotkanie miało miejsce i jeśli tak, to jaki jest wynik rozmowy. Proszę bardzo, pan radny Krekora. Ja w nawiązaniu do pytania pani Bernadety Chodasewicz chciałbym przydać panie wójcie, cofając się do historii, koniec roku 2015, współfinansowanie zadania remontu drogi Ożary Dzbanów, finansowanie w ostatniej chwili przez wójta gminy, przez gminę Kamieniec-Ząbkowicki, a dalsza sprawa to umowa wykonania dokumentacji. Nie znając jeszcze finału sprawy, chcielibyśmy wiedzieć, czy po prostu nie zostaliśmy wkręceni. Dziękuję. Pan radny Mateusz Placzy. Ja mam pytanie do pana wójta. Pytanie dotyczy przyszłości terenu po byłym basenie, który znajduje się przy drodze do Śremu. Jakie są plany odnośnie wykorzystania tego terenu? Ponieważ już tam zaczęły się jakieś ruchy i myślę, że wielu mieszkańców będzie to interesowało. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś zapytania? Za chwilę. Dobrze. I pan z sali, pan sołtys sołectwa Kamieniec 2. Ja jako pytanie tylko chciałem Wysoką Radę i pana wójta zaprosić 13 maja, to jest piątek, na godzinę 17.30 do sołectwa Kamieniec 2 na zebranie wiejskie. To ponieważ to jest tematem zebrania będzie podsumowanie rocznej działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawy poruszają przez mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję. Czyli 13 maja, godzina 17 i w którym miejscu? To jest w szkole, sala gimnastyczna, w szkole rozmawiałem z dyrektorem. Jeżeli pan wójt nie ma jakichś innych tam, to wyraził zgodę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Myślę, że i pan wójt, i radni skorzystają z zaproszenia. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania w sprawach różnych? Nie ma. Jeszcze pan sołtys Doboszowic. Ja mam pytanie do pana wójta, korzystając z tej okazji. Chciałem się dowiedzieć, kiedy ruszy budowa, dalsza budowa wodociągu w Doboszowicach. Dziękuję. I analogicznie pożary. A czy to były jakieś ranki? To były jakieś zawody? Panie Krekora. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś zapytania? Nie ma. Dziękuję. Panie wójcie, proszę o odpowiedzi. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w odpowiedzi na pytania, które były zadane, rozpoczynając od pierwszego, pani radna Bernadeta Chodasewicz zapytała o sprawę doskonale Państwo znaną z wcześniejszych naszych ustaleń związaną z możliwością współfinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kamieniec-Ząbkowickim na ulicy Chłodzkiej. I w istocie, tak jak mówiliśmy w miesiącach poprzednich, w tym miesiącu odbyło się spotkanie początkiem kwietnia z przedstawicielami zarządu dróg powiatowych, zarówno dyrektora, jak i jego zastępcy, co do możliwości realizacji tego przedsięwzięcia, tak jak było to przedstawione, z uwagi na zapytania zarządu
powiatu dotycząca opinii do tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, możemy sobie zadać pytanie, co tak naprawdę chcemy wspólnie robić. My jako Gmina Kamienic Ząbkowicki wiemy, czego chcemy. Wójt też ma określone spojrzenie na inwestycje gminne i gminno-powiatowe. Natomiast zaczynam się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy powiat ząbkowicki wie, co tak naprawdę chciałby robić wspólnie z gminami. No przede wszystkim z gminą Kamienic Ząbkowicki, gdyż z przykrością muszę stwierdzić, że po spotkaniu z dyrekcją zarówno dróg powiatowych, w ślad za tym została przygotowana negatywna opinia co do możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Zbliżeń w mojej ocenie nie sprecyzowano dokładnie okoliczności, gdyż tematyka związana z budową chodnika była znana już kilka lat wcześniej. Jak Państwo pamiętacie, została podjęta także uchwała o współpracy przy współfinansowaniu wykonania dokumentacji. Dokumentacja została zrealizowana na całości tego pierwszego etapu odcinka i, co istotne, każda dokumentacja, jak wiemy, później nie powinna być w okolicznościach etapowania bądź realizacji całościowej skonsumowana poprzez wykonanie zadania. Wówczas to nie było przeciwstawień do tego, aby to przedsięwzięcie realizować. I tak samo nie ma, Szanowni Państwo, przeciwstawień do tego, aby to przedsięwzięcie realizować również w chwili obecną. Gdyż mówienie o sprawach związanych z siecią kanalizacyjną, która także jest projektowana w obszarze tej drogi, oraz mówienie o budowie chodnika, są to dwa zupełnie odrębne zadania. Zostało to jednoznacznie przez nas ustalone, że odcinek od zjazdu z ulicy Kłodzkiej na ulicę Wileńską do pierwszego zjazdu od strony ulicy Złotostockiej nie koliduje absolutnie z realizacją przedmiotowego perspektywicznego zadania budowy sieci kanalizacyjnej. To w mojej ocenie jednoznacznie wskazuje, że chodnik powinien być realizowany także przy tym współfinansowaniu, o którym mówiliśmy. Odrębną sprawą, Szanowni Państwo, w mojej ocenie jest faktyczne posiadanie środków finansowych przez powiat. Do tego być może nikt nie chce oficjalnie powiedzieć, że powiat po prostu nie ma pieniędzy na realizowanie tego przedsięwzięcia. Bądź świadomie przesuwa to na inne zadania, niemniej jednak nie ma śmiałości, aby tego oficjalnie ustami starosty powiatu ząbkowickiego wyrazić. Zawsze podkreślam, że osoby odpowiedzialne za całość mają zawsze pierwsze i ostatnie zdanie w danym temacie. I nie ma potrzeby przedstawiać tutaj i podsyłać, w mojej ocenie, pracowników merytorycznych, aczkolwiek niższego szczebla, aby próbowali jednak wskazać, że to przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Jeszcze raz podkreślam, że nie podzielam stanowiska zarządu powiatu w zakresie niemożliwości finansowania i realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż uważam, że w roku bieżącym możemy wykonać ten pierwszy odcinek. Oczywiście będzie także dodatkowe nasze stanowisko ze strony urzędu, wskazujące na fakt, że w innych gminach tego powiatu były realizowane również przedsięwzięcia, które być może, można byłoby także powiedzieć, mogły być kolizyjne z innymi przedsięwzięciami, a jednak zostały zrealizowane. Szanowni Państwo, z całym szacunkiem dla zobrazowania tych z Państwa, którzy może nie dostrzegają idei tego tematu. Jeżeli w drodze powiatowej bądź wojewódzkiej pod spodem jest sieć kanalizacyjna bądź wodociągowa, wybudowana kilkadziesiąt lat temu i wymagająca natychmiastowej wymiany z uwagi na jej kolizyjność, i jeżeli dana gmina czy też jednostka innego szczebla wykonuje nową nawierzchnię asfaltową, to w takim razie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy powinna to zrobić, czy może najpierw powinna wymienić skorodowane rury wodociągowe. To tak, Szanowni Państwo, dla zobrazowania tematu. Natomiast w przypadku gminy Kamienic Ząbkowickiej nie ma innych istotnych elementów, które mogłyby wskazywać na nierobienie tego przedsięwzięcia. Jest to w mojej ocenie tylko i wyłączna złośliwość i niechęć do tego, aby to przedsięwzięcie zrealizować.
Być może także i mieszkańcy gminy Kamieniec-Ząbkowicki powinni się w przyszłości, mówię tutaj o roku 2018, bardzo mocno zastanowić, jakich radnych powiatowych wybieramy, gdyż radni powiatowi, którzy utożsamiają się z polityką gminy Kamieniec-Ząbkowicki w osobie chociażby pani Agnieszki Tandereszczak, walczy o to, aby to przedsięwzięcie mogło być ujęte i zrealizowane. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, że pozostali radni powiatowi z tego okręgu wyborczego albo nie są w ogóle zainteresowani gminą Kamieniec-Ząbkowicki, albo mają inne cele, które na pewno nie są zbieżne z celami gminy Kamieniec-Ząbkowicki. To tak, szanowni państwo, co do pierwszego tematu. W sprawie pytania pana radnego Dominika Krekory dotyczącego współfinansowania drogi powiatowej na odcinku Ożary-Dwanów. Tu też, szanowni państwo, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy współpraca, która po naszej stronie gminy Kamieniec-Ząbkowickie jest rzeczowa, merytoryczna, konkretna, jest taka sama po drugiej stronie. Tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom naszej gminy, które zostały przeze mnie przeznaczone na dofinansowanie 20% wkładu do tego przedsięwzięcia, mogło być to przedsięwzięcie zrealizowane. Dzięki mojemu zaangażowaniu udało się ze środków na początku wpisać to zadanie do planu późniejszego pozyskania środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez powiat. To ostatecznie zostało zadanie dofinansowane, powiat uzyskał pieniądze i śmiem twierdzić, że gdyby nie nasze pieniądze, te pieniądze zostałyby zwrócone. Gdyż, jak państwo widzieliście, niejako w ostatnich miesiącach listopada i grudnia to zadanie z naszej strony było pokazane, że jest możliwe do wykonania merytorycznego zamknięcia z efektem rzeczowym. Cóż, z ubolewaniem stwierdzam, że takiej konsekwencji w działaniu po drugiej stronie niestety nie ma. Albo powiat ma problemy, tak jak powiedziałem, natury finansowej, albo natury politycznej, albo jeszcze innej natury, która w gruncie rzeczy nie powinna być kompletnie brana pod uwagę. Z ubolewaniem, jeszcze raz to podkreślam, stwierdzam, że tego typu przedsięwzięcia związane ze współfinansowaniem powinny być traktowane priorytetowo. Oczywiście też zwróciłem się do starosty powiatu z oficjalnym zapytaniem, czy na terenie powiatu Ząbkowickiego wszystkie gminy są traktowane na podobnych zasadach. Czy też są przedsięwzięcia realizowane przez powiat, w których to gminy inne dokładają się bądź się nie dokładają. Oczywiście, szanowni państwo, są na terenie powiatu Ząbkowickiego takie gminy, które nie dokładają się do przedsięwzięć realizowanych przez powiat na terenie danej gminy. I są nawet takie gminy, które odmawiają udzielenia pomocy, a powiat i tak tą realizację określonego przedsięwzięcia wykonuje. Na pewno nie jest to równe traktowanie wszystkich gmin, które powinny być dokładnie na takich samych zasadach w powiecie traktowane. To oczywiście, szanowni państwo, jest kwestia dyskusyjna i być może można się nad tym jeszcze bardzo długo pochylać. Na tą chwilę będziemy przedstawiać nasze stanowiska w dalszym ciągu, aby to, co było na papierze i wynikało z przygotowanej dokumentacji na wykonanie chodnika, było zrealizowane w całości. Natomiast to, co dotyczy dróg powiatowych, na chwilę obecną nie przypominam sobie, ażeby inne drogi powiatowe były zakwalifikowane z terenu gminy Kamieniec-Ząbkowicki do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Kolejne pytanie, które było przedstawione przez pana radnego Gnaczego. Szanowni państwo, to oczywiście państwo radni, którzy wcześniej zasiadali w organie stanowiącym, pamiętają, część mieszkańców być może tak. Natomiast dla przypomnienia dodam, że teren, w którym również znajdują się obiekty po byłym basenie, jest przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego jako tak zwany kanał ulgi dla perspektywicznie za lat parę możliwego do budowy zbiornika retencyjnego Kamieniec-Ząbkowicki. W planie miejscowym zarówno teren całego zbiornika, jak i tak zwanego kanału spustowego wody
czaszy zbiornika jest właśnie przewidziany dokładnie w ramach tego terenu, który tam się znajduje. Zostały oczywiście wykonane w ostatnich dniach prace porządkowe i czyszczące, niwelujące teren dla całego kompleksu, który stanowi własność gminy Kamienic-Ołkowickiej. Były tam także sprawy, które od dłuższego czasu wymagały dokonania określonych porządków i to zostało wykonane. Ten teren jest zarezerwowany, podkreślam, na to przedsięwzięcie w planie miejscowym i w planach rządowych i nic innego na tym terenie być nie może, gdyż w przyszłości będzie to, jeszcze raz podkreślę, bardzo duży kanał spustowy wody. Wszystko, co tam jest, będzie wybrane na głębokość około 5 metrów i będzie tam woda przepływała z tego zbiornika do Nysy. Kolejne pytanie, które zostało skierowane w ramach zapytania pana sołtysa sołectwa do Buszowice. Szanowni Państwo, tak jak to powiedziałem wcześniej, w miesiącu czerwcu są przygotowywane, mamy taką informację ze strony Urzędu Marszałkowskiego, nabory w ramach środków przewidzianych do dofinansowania programów wodociągowo-kanalizacyjnych. Na chwilę obecną innych informacji w tym przedmiocie nie ma. Być może Urząd Marszałkowski w dalszym ciągu przygotowuje się co do wytycznych, gdyż żaden program jeszcze nie został ogłoszony. Ze strony gminy zostały wykonane określone działania, tak jak Państwo wiecie, i to, co było wcześniej już kilkukrotnie przedstawiane, jest Państwu doskonale znane. Gmina Kamienic-Ołkowickiej oczekuje na ruch ze strony Urzędu Marszałkowskiego bądź pozostałych instytucji, które zdecydują się na tego typu dofinansowania, gdyż na chwilę obecną innych informacji ze strony administracji rządowej i samorządowej innego szczebla nie posiadamy. Szanowni Państwo, w ramach pytań można by rzec, mamy tematykę wyczerpaną. Ja też, Szanowni Państwo, ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym poinformować wszystkich mieszkańców gminy Kamienic-Ołkowickiej, że sołectwo Kamienic-Ołkowickiej 1 ma nowego sołtysa. W wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się, pani Bogusława Tokarz uzyskała status i funkcję sołtysa, co niezmiernie jest mi miło i szczerze gratuluję. Szanowni Państwo, chciałem też podkreślić, że czas, który jest przed nami, to czas być może pewnego wypoczynku dla tych osób, które będą chciały skorzystać ze spokoju majowych dni, ale też, Szanowni Państwo, chciałem wszystkich mieszkańców gminy Kamienic-Ołkowickiej bardzo serdecznie zaprosić na uroczystość święta 3 maja, które odbędzie się na terenie gminy Kamienic-Ołkowickiej, Kamieniu-Ołkowickim, w kościele parafialnym. Przed godziną 11:15 będzie uroczysty przemarsz do kościoła z pocztami sztandarowymi, kościela w uroczystym czasie święta i zakończenie obrad. Wszystkich Państwa zapraszam, jak również w miesiącu maju odbędzie się także nasze kolejne już cykliczne święto Wiosna Tulipanów w Pałacu Marianny Orańskiej. Sobota i niedziela, 2 dni, w którym to wystawcy na terenie ogrodów pałacowych i tarasów będą przedstawiani możliwe także do i zakupu, ale przede wszystkim do oglądnięcia kompozycje kwiatowe. To przedsięwzięcie będzie przede wszystkim służyło naszym mieszkańcom, także w tak zwanych chwilach popołudniowych, koncerty muzyczne, dla każdego coś dobrego. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, wszystkich zapraszam na uroczystości majowych dni w gminie Kamienic-Ołkowickiej. Dziękuję bardzo. O uroczystości 3 maja. Skład pocztu sztandarowego jest Państwu przypomnę. Pan Lucjan Koper, pan Mateusz Gnaczy i Arkadiusz Smędzik. Poczty awaryjne to pani Marta Sokusz, Sypoż, Elżbieta Cwek i Piotr Glina. Zbiórka o godzinie 10:40 przy Gminnym Centrum Kultury. Obrady dzisiejszej 23. sesji Rady Gminy dobiegły końca. Serdecznie dziękuję.
Życzę Państwu również udanego drugiego weekendu. Dziękuję.